Niespełna tydzień pozostał do pierwszego meczu polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w Katarze. Na początek Meksyk, później Arabia Saudyjska, na koniec Argentyna z Lionelem Messim na czele. Mimo że grupa łatwa nie jest, to mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, liczą na to, że uda się z niej wyjść. No tak pół na pół, no raczej liczę, że z grupy wyjdą. No mam nadzieję, że jednak Lewandowski się postara, pomogą mu też tym inni zawodnicy i wyjdziemy z grupy, a co będzie później, to już jest sama najlepsza elita piłkarskiego świata, także no chciałoby się jak najwięcej, a jak wyjdzie, zobaczymy. Wyjdziemy z grupy, a z Francją sobie nie poradzimy. Czyli nadzieja jest? Nadzieja jest zawsze. Drugie miejsce jest możliwe, ale w wyjściu z grupy. Czyli nadzieja jest? Nadzieja jest. Jakie wyniki pan typuje? 2-2 w pierwszym meczu. Remis. Średnio. Dlaczego? No bo jak to z naszymi piłkarzami jest różnie. Wyjdziemy z grupy, czy jednak nie? Chciałoby się, ale no, myślę, że tak. Chciałoby się też, żeby nie powtórzył się schemat z poprzednich turniejów, czyli mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Tym razem jednak może okazać się, że najważniejsze będzie właśnie pierwsze spotkanie z Meksykiem. Zwykle zaczynaliśmy od meczu otwarcia, teraz możemy zacząć od meczu o wszystko, bo tak naprawdę Argentyna jest faworytem nie tylko do wygrania grupy, ale do wygrania całego turnieju i właściwie wydaje się być poza zasięgiem wszystkich drużyn w naszej grupie. Rywalizacja z Meksykiem, który niespecjalnie nam leży, też może zdecydować o tym, czy wyjdziemy z drugiego miejsca, czy nie. Przed polską reprezentacją dziś ostatni sprawdzian. Biało-czerwoni w meczu towarzyskim zmierzą się z Chile, później polecą do Kataru. Przygotowujemy się do tego meczu jak najlepiej, jak potrafimy. Jaki to będzie mecz dla nas? Na pewno mecz pod kątem dania szansy tym, którzy mniej grali w ostatnim czasie w klubach. Mamy grupę zawodników, co do których jesteśmy przekonani, grają świetnie w klubach, grają też świetnie w reprezentacji, ale też mamy grupę zawodników, między innymi 5 zawodników z pierwszego składu z meczu z Walią, którzy w ostatnim czasie od meczu z Walią mieli dużo problemów z grą. I to jest też między innymi mecz dla nich. Mistrzostwa Świata rozpoczynają się w niedzielę. Jako pierwsze zmierzą się reprezentacje gospodarza Kataru oraz Ekwadoru.